Warunki w górach aktualnie podajemy jako trudne, bądź nawet bardzo trudne. W ciągu minionych dwóch dób spadło około 80 cm świeżego śniegu. Razem tego śniegu powyżej 1000 metrów około jest 1,5 metra. Średnio w miejscach takich zawianych, takich depresjach, zagłębieniach terenowych tego śniegu jest sporo więcej. Bez nart turowych czy rakiet śnieżnych bardzo ciężko się porusza w takim terenie, brodząc praktycznie z buta. Zapadamy się po kolana, po pas, czasem nawet po pachy i praktycznie dojście do celu staje się niemożliwe lub wydłuża się kilkukrotnie, o czym często zapominamy. Od piątku praktycznie wieczora warunki się na tyle pogorszyły, był silny opad śniegu, silny wiatr do tego, co właśnie zawiewa bardzo szybko szlaki. Jeśli tych szlaków nie znamy, przebiegów, no to ludzie się gubią, turyści nie wiedzą w którą stronę, tracą orientację w tej bieli, w tej zamieci śnieżnej. No, prowadziliśmy 8 takich wypraw ratunkowo-poszukiwawczych w rejonie Babiej Góry, Pilska, Wielki Raczy, Czantori, Stożka, Magórki Radziechowskiej. No, praktycznie wszystkie osoby z objawami wychłodzenia, odmrożenia. GOP ma absolutnie rację, dlatego że jest bardzo dużej ilości śniegu. Ten śnieg jest nieubity tak wszędzie, bo jest padający przy bardzo silnych wiatrach, zawirowaniach i tak dalej. Porobiły się zaspy, które potrafią dochodzić do 3 metrów, jak widzimy tu przy schronisku chociażby. W związku z powyższym, jak jest mgła i do tego nieubity śnieg i takie warunki, jakie mamy, to jest bardzo niebezpieczne. Jeśli chodzi o ilość ludzi w schronisku, no to jest taka sama jak w dobrej zimy, czyli narciarzy jest dużo, to widzimy wszędzie, na wszystkich trasach, wszystkie wyciągi są czynne, trasy są dobrze zrobione. Temperatura jest ujemna i taką pozostanie w ciągu dnia, a w nocy będzie się ten pokrywa śnieżna utrzymywać i troszkę tego śniegu będzie przybywać. To, co budzi w tej chwili największe zaniepokojenie, to spłynęło już tam bardzo zimne powietrze arktyczne. No i niestety temperatura na tym obszarze spadnie do wartości około minus 15, nawet lokalnie gdzieś do minus 20 stopni. Już zostało wydane na Beskid Śląski, Żywiecki, czyli na południe województwa śląskiego, również dotyczy to południa Małopolski, ostrzeżenie o silnym mrozie. No i to ostrzeżenie będzie miało długi termin ważności, bo zacznie się dzisiaj w godzinach wieczornych, a skończy się dopiero 11 lutego w godzinach przedpołudniowych.